bracia rodzeń. Nie wiem, czy słyszeliście, ale na salony, niestety, na salony zaczyna witać nowa choroba, promowana jako choroba otyłościowa. To rzeczywiście jest coś, co nas martwi, to rzeczywiście jest coś, co nas wręcz zatrważa. Otyłość przez wiele lat, opisaliśmy przecież to dobrze w naszej pierwszej książce, uznawana była jako efekt twojej winy, czyli tego, że za mało się ruszasz i że za dużo spożywasz. Czyli mówiąc w skrócie, żresz za dużo i jesteś śmierdzącym leniem. Ta narracja, która mówi, że otyłość to choroba bez tendencji do samoograniczania się, czy skądś znacie tą narrację lub też tę? Zbliżają się święta, a z nimi nasza niezwykła akcja. Podaruj wiedzę pod choinkę. Zamów książki między 5 a 15 grudnia, a my zapewniamy wysyłkę za 0 zł. Szczegóły akcji znajdziesz na naszej stronie internetowej braciarodzen.pl. Bo przecież najlepsze prezenty to te, które zostają w głowie, a nie tylko w szafie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale na salony, niestety, na salony zaczyna witać nowa choroba, promowana jako choroba otyłościowa. Co myślisz na ten temat? No, choroba otyłościowa, no jak sama nazwa mówi, choroba wymaga leczenia. Oczywiście przed pomyliły mi się reklamy. Oczywiście na to trzeba zastrzyki, na to trzeba tabletki, po to, żeby być zdrowym osobą. Czego nie rozumiesz? Jest choroba, jest leczenie. I sytuacja przestaje być śmieszna, ponieważ oczywiście w większości marketing firm, które faktycznie produkują leki na tak zwane leki na otyłość, doprowadził do tego, że o objawie na przykład insulinooporności, o objawie choroby metabolicznej, czyli o nadmiarze kilogramów, czyli o otyłości, mówimy jako o przyczynie, czy o tej głównej jednostce. To jest postawienie wszystkiego do góry nogami, ale i to służy tylko i wyłącznie według mnie interesowi firm, które sprzedają te leki, bo musi być choroba, żeby dać na nią lek. To rzeczywiście jest coś, co nas martwi, to rzeczywiście jest coś, co nas wręcz zatrważa, że można chcieć uprościć, wiadomo w jakim celu, w celach marketingowych i w celach sprzedaży, jakby nie patrzył, trochę bardziej skomplikowany problem niż tylko BMI i na podstawie BMI wypisać zastrzyk albo tabletkę. Bo tak naprawdę prawdziwe przyczyny otyłości, prawdziwej plagi na świecie, no nie jest brak zastrzyku ani tabletki. No to pociągnijmy jeszcze ten kontekst otyłości, bo o tym jest dzisiaj ten film. Otyłość przez wiele lat, opisaliśmy przecież to dobrze w naszej pierwszej książce, uznawana była jako efekt twojej winy, czyli tego, że za mało się ruszasz i że za dużo spożywasz. Czyli mówiąc w skrócie, żresz za dużo i jesteś śmierdzącym leniem. I a propos, mój ty leniuszku, co żreć, powiemy na końcu, żeby nie być osobą otyłą, więc poczekajcie do końca, będziemy wspólnie może żreć. I na tym paradygmacie, opartym na pierwszym prawie termodynamiki, czyli że wystarczy, żeby być szczupłym, spalać więcej niż się je, uwłaszczyły się firmy produkujące przetworzone jedzenie, mówiąc nam, dzięki wielomiliardowym, wielomilionowym reklamom i przekazom, że możesz jeść w McDonaldzie, możesz pić Coca-Colę, możesz jeść syfiarskie jedzenie, bo wystarczy, że pójdziesz i je wybiegasz, bo ono ma przecież konkretną ilość kalorii. Czego nie rozumiesz? I to doprowadziło do wielu tragedii, doprowadziło to do przerzucenia pełnej odpowiedzialności na konsumenta. A przede wszystkim było wybitnie nieskuteczne, bo wiedząc już, co robi redukcja kaloryczna z organizmem i z metabolizmem, to w żaden sposób efekty długoterminowe tutaj nie nadejdą. Zresztą widzimy, co się dzieje. Mamy coraz nowsze statystyki, że chociażby w 2030 roku 4,2 miliona osób będzie chorowało na cukrzycę typu drugiego, już pomijając samą otyłość. Tak naprawdę będziemy społeczeństwem w większości
chorym, mimo że te zalecenia, o których ty mówiłeś, są rozdawane na prawo i na lewo i w związku z tym to piękne rozpoznanie i ta narracja, która mówi, że otyłość to choroba bez tendencji do samoograniczania się. Czy skądś znacie tą narrację lub też tę? Oczywiście, to jest śmieszne. Pociągnijmy jeszcze ten kontekst, bo on jest, myślę, bardzo ważny. No jeżeli ja, jako lekarz, mam narzędzie do rozpoznania otyłości czy choroby otyłościowej tylko i wyłącznie, słuchaj tego, tylko i wyłącznie na podstawie BMI, który jest w ogóle wskaźnikiem kompletnie oderwanym od rzeczywistości, no to ja w ogóle nie biorę pod uwagę emocji, w ogóle nie biorę pod uwagę obecności stłuszczenia wątroby, w ogóle nie biorę pod uwagę insulinooporności, w ogóle nie biorę uwagę leków, które nasilają na przykład otyłość czy nadwagę, w ogóle nie biorę pod uwagę snu, zaburzeń snu i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie bierzesz pod uwagę witaminy D. Niczego nie biorę pod uwagę, tylko nadmiar kilogramów, czyli ciągle jeszcze oskarżam tego pacjenta, że jest gruby i za dużo je. Ja mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo jak z cholesterolem. Kiedy oceniamy pacjenta i jego zdrowie i jego szanse lub ryzyko zgonu z powodu sercowo-naczyniowej tylko na podstawie tych trzech literek LDL. No halo, to już jest siara oceniać zdrowie metaboliczne na podstawie tylko LDL albo tylko BMI po to, żeby przepisać lek obniżający cholesterol albo lek na otyłość. Będziemy o tym mówić oczywiście w kontekście też hiperresponderów, czyli osób na keto, które mają potężnie wysokie ilości LDL i są wybitnie zdrowe metabolicznie. A w związku z tym, że ten odcinek chcielibyśmy przedstawić w konkretnej formie, no on już się zaczął, ale na pewno warto i trzeba teraz przejść do prawdziwych przyczyn otyłości po to, żeby potem ją bezszczelnie wycofać bez żadnego zastrzyku K lub tabletki Q. No to pozwól, dobrze, że nie przeklnąłeś, pozwól, że ja zacznę. Aż muszę oddechnąć i uspokoić się, żebym nie przeklął. Przyczyną otyłości nie jest nadwyżka kaloryczna. Oczywiście przez wiele lat wielu influencerów, wielu niestety też lekarzy, wielu też dietetyków do dzisiaj niestety uważa, że przyczyną otyłości jest nadwyżka kaloryczna, bagatelizując w ten sposób potężną rolę hormonów. I teraz uwaga. Hitem na rynku w ostatnich latach są zaszczyki, szczyki, które w sobie mają hormon GLP-1. Uwaga. To jest analog hormonu, który w naturalnej sytuacji pojawia się, jest wytwarzany m.in. przez jelito, który powoduje konkretne efekty na nasz organizm. Hormon spowalnia perystaltykę żołądka, powoduje ośrodkowo to, że chce nam się mniej jeść i jeszcze wiele innych dobrych funkcji. Ten hormon wytwarzany jest podczas jedzenia białkowo-tłuszczowego. Czyli mięsa i na przykład jajek. I nagle. Teraz okazuje się, że są zaszczyki, które są analogiem tego naturalnie występującego i uwalnianego w zwiększonej ilości po zdrowym, białkowo-tłuszczowym posiłku. I nagle te same osoby, które rozpoznają otyłość na podstawie BMI, czyli za dużo żarłeś, za mało się ruszałeś, podają komuś na receptę hormon, czyli zaprzeczają sobie, bo przecież jeszcze do niedawna uważały, że otyłość nie jest problemem hormonalnym, a tak zachwalają lek, który faktycznie powoduje u wielu osób pod wpływem zwiększenia ilości hormonu, że chudną. Rozumiesz coś z tego, czy nie? Rozumiem. Problem otyłości to oczywiście problem hormonów, tylko że ja widzę tutaj kłopot sztucznych hormonów wszczykiwanych do krwi lub też dostających się do krwi z miejsca wszczyknięcia, że nie ma takiej możliwości, żeby sztuczne wprowadzenie hormonu nie miało konsekwencji, no bo ty mówisz o sztucznym, wszczykniętym hormonie, a ja twierdzę, że naturalnie wydzielony hormon pod wpływem jedzenia jajek i pod wpływem jedzenia mięsa ma naturalne mechanizmy regulacji i ta ilość wydzielana, a nie sztucznie wstrzykiwana, wręcz taka forsowana na siłę, tu nie ma konsekwencji żadnych negatywnych, jedząc mięso i jajka, a tutaj no, jest coraz więcej, jest mnóstwo i coraz więcej bardzo poważnych
konsekwencji w związku z przyjmowaniem zaszczyku na otyłość. Oczywiście, nienaturalne, tak. Naturalne. Nie ma mechanizmów obronnych, są powikłania i to porządne. Są mechanizmy naturalne organizmu i nie ma niepożądanych efektów w wyniku jedzenia jajek i mięsa, chyba że ktoś jest alergikiem na jajka. No, dajmy na przykład coraz liczniejsze doniesienia na temat gastroparezy wynikającej z podawania sobie właśnie semaglutydu w zastrzyku. Gastropareza to jest, no, mówiąc obrazowo, żołądek przestaje się kurczyć i przekazywać dalej pokarm, co powoduje, że zalega ten pokarm w żołądku z pełnymi konsekwencjami. Dochodzi w niektórych sytuacjach, są też takie doniesienia, do niedrożności przewodu pokarmowego. Nie widziałem, a widziałem wiele, żeby po zjedzeniu mięsa i jajka, i sera doszło do niedrożności przewodu pokarmowego i do gastroparezy. I teraz chcę powiedzieć to zdanie. O ile widzę miejsce w stosowaniu wielu leków u pacjentów, nawet semaglutydu w zastrzyku, widzę, to uważam, że powinniśmy pośrodkować hura optymizm, bagatelizowanie objawów ubocznych i śpiewanie do śpiewki firm farmaceutycznych, które próbują przekonać nie tylko społeczeństwo, ale lekarzy do tego, że tylko i wyłącznie objawy pozytywne czy efekty pozytywne są w ich lekach. Tuszując oczywiście czy bagatelizując objawy uboczne. Nie zgadzamy się na ten przekaz. Musi być równowaga i pełna informacja dla pacjenta. No to kontynuujmy przyczyny, bo otyłość to prawdziwa plaga, już wiecie, i trzeba, mówiąc o przyczynach, wspomnieć o emocjach, trzeba wspomnieć o psychice, dlatego że węglowodany, o których zaraz powiemy, i nadmiar ich spożywania to jest, tak, główna przyczyna otyłości, ale coś nas ciągnie i coś sprawia, że my chcemy te węglowodany. Z jakiegoś powodu, w wyniku stresu, w wyniku sytuacji napięciowej, w wyniku jakiejś kłótni, sięgamy nie po jajka i mięso, tylko po węglowodany, głównie przetworzone. Oczywiście to... No przecież węglowodany, wiadomo, nie od dzisiaj, powodują hiperfagię, czyli zwiększony apetyt, czyli idźmy dalej, wywód logiczny. Skoro na śniadanie zjem owsiankę z bananem, czy bułkę z bananem, już zwał jak zwał, no to za godzinę, dwie będę znowu głodna, ponieważ węglowodany spowodowały hiperfagię. I jestem w tym momencie, jeszcze jak w pracy mam stres, jeszcze jak w relacji mam stres, nie wyspałem, to już jestem maszyną do zażerania. To jest pierwsze, najważniejsze. Skupmy się jeszcze na... Wróćmy na chwilę historycznie do piramidy cukierników. No zobaczcie, co nastąpiło w latach 70. i później, kiedy tworzyła się w tej swojej pierwotnej formie piramida żywienia. No wiemy, skąd powstała piramida żywienia. Z korupcji, z kolesiostwa, z błędnych danych, ze sfałszowanego badania. Mówimy o tym wielokrotnie, chociażby na wyjazdach AZM. I teraz powstała piramida, która była stworzona przez cukierników, a tak naprawdę przez, jak się nazywa, agrokultury? Ministerstwo Agrokultury? Departament Rolnictwa, czyli ci, którzy sprzedają ziarna. U podstawy jest cukier, czyli skorobia, czyli ziarna, czyli ryż, chleb, bułki, to wszystko. A na drugim miejscu jest cukier w postaci fruktozy, bo owoce w czterech ilościach. No i to musiało spowodować, że jesteśmy przeładowani węglowodanami, bo notabene. Wiele osób tą piramidę jeszcze ma na lodówce. Nie zdążyło jeszcze zerwać. Po tym filmie zrywamy hurtowo wszyscy piramidę, czy ten talerz zdrowy z lodówki. I poleciałeś do innego tematu. Ja wracam do tego swojego, bo musimy poruszyć temat przyczyn jako stres i emocje. Tak. Bo zobaczcie, co się dzieje, kiedy w dzieciństwie najczęściej mamy powtarzane pewne zdania i mamy powtarzane pewne zachowania. Chociażby najczęstszym takim popełnianym błędem z niewiedzy, z miłości, głównie z niewiedzy, było zdania wypowiadane przez naszych rodziców: no, jak nie zjesz, to nie wyjdziesz. Albo kiedy byliśmy smutni, kiedy dziecko płakało, to wtedy przytulało się dziecko jedzeniem. Chodź zjedz, zrobiłam dobre coś. Chodź zjedz, masz tutaj cukiereczka. Chodź, nie bądź smutna. Mamy tutaj, zamówimy sobie pizzę i obejrzymy sobie film.
te zdania wypowiadane w dzieciństwie i te sytuacje sprawiają, że to jest bardzo ważny, istotny element w tej epidemii otyłości, czyli brak innych narzędzi do radzenia sobie ze stresem i z emocjami, jak jedzenie i podjadanie, a potem mamy takie konsultacje i ostatnio czytałeś konsultacje pacjentki, jak zjem jednego cukierka, to już nie mogę się oderwać od niego przez najbliższe tygodnie. To są mechanizmy uzależnienia. Najczęściej zaczynają się w dzieciństwie. Dodam do tego jeszcze, że dochodzi jeszcze to pokolenie rodziców naszych, czy ich rodziców jeszcze, które kompletnie nie miało zielonego pojęcia o emocjach. Kompletnie nie miało zielonego pojęcia o reagowaniu na emocje dzieci. Kompletnie o tym się nie mówiło. I to bardzo często w wielu rodzinach doprowadzało do takich niebezpiecznych sposobów reagowania na potrzeby emocjonalne dzieci. Dam przykład. Dziecko uderzy się w nogę, płacze. Idealnym zachowaniem rodzica, który wie, na czym polega, jest rozwinięty emocjonalnie i ma odpowiednie poczucie własnej wartości, jest zauważenie problemu. O, uderzyłaś się w kolanko, boli cię, to chodź, założymy plasterek. I to dziecko po minucie już nie pamięta, że go boli, bo zostało zauważona jej potrzeba. Czyli ta potrzeba nie została zauważona, masz cukierka, nie płacz, co ty znów ryczysz, czyli to jest pozabezpieczny sposób reagowania rodziców. Niestety tak było w większości czasów. Co ty płaczesz, faceci nie płaczą, dziewczynki nie mogą płakać, jak ty wyglądasz. I wtedy daje się tego cukierka, nie płacz już, idź się bawić. Czyli bezpieczne reagowanie powoduje, że te dzieci w przyszłości prawdopodobnie nie będą obniżać sobie napięcia słodyczami, ale też złymi relacjami, bo będą znały poczucie własnej wartości i będą wiedziały, w jaki sposób regulować swoje napięcie. Ale te pozabezpieczne, czyli nasze pokolenie, mają z tym poważny problem i to trzeba leczyć często u psychologa. I to wszystko powoduje, że organizm jest zalewany insuliną i to wszystko powoduje, że dodatkowo ten kortyzol, który nakręca insulinę, i to wszystko powoduje, że zajadamy się węglowodanami, jeszcze dodatkowo nakręcani przekazem marketingowym na temat konieczności spożywania śniadań, na temat konieczności spożywania częstych posiłków, sprawia, że organizmy toną w insulinie. Insulina od rana do nocy. Powstaje insulinooporność, a to jest przyczyna wszystkich chorób metabolicznych. Na to nie ma zastrzyku. Diagnozuję insulinooporność głównie na podstawie insuliny natrzo, ponieważ u większości pacjentów już sam ten wynik, jak już przypuszczam, że jest otyłość brzuszna, widzę, jest tłuszczenie wątroby, to ja ci powiem, że ja już nawet krzywe nie robię, bo niepotrzebne mi to jest do niczego, ponieważ jestem pewny, że ta insulina natrzo będzie 15, 16, 20, 30. To dla mnie to już jest ewidentna insulinooporność, bo jest za dużo insuliny. I to jest ta diagnoza. Najczęściej te osoby mają dużo trójglicerydów, hipertrójglicerydemia 250-300, niektórzy mężczyźni, którzy lubią piwo i alkohol, nawet 400-500, dodatkowo niski HDL, wysoki LDL bardzo często i podkręcone enzymy wątrobowe, czyli ALT i AST. To widzimy w badaniach laboratoryjnych głównie, i niski poziom witaminy D bardzo często widzę. To skoro mamy już tego pacjenta, mamy tego człowieka z rozpoznaną chorobą i świadomego, jaka jest przyczyna tej choroby. Znaczy mówimy o otyłość, otyłość insulinooporność. Tak, dobra, jest. Przyczyna. Jako przyczyna. To pora bezczelnie wycofać tą chorobę bez zastosowania ani jednej tabletki, ani jednego zaszczyku. A przy okazji zdrowo właśnie schudnąć. Tak jest. To wycofuj. To wycofujemy. Przede wszystkim wycofujemy przyczynę, czyli zbyt dużo insuliny. I teraz oczywiście trzeba się zastanowić,
jaka główna przyczyna u danego pacjenta następuje. Czy to jest jakiś notoryczny, przewlekły stres, który pociąga konsekwencje jedzenia takiego właśnie w celu obniżenia napięcia, czy po prostu jest to zbyt duże spożywanie węglowodanów. No bo ten pierwszy przypadek wymaga ewidentnie pomocy psychoterapeuty i radzenia sobie z uzależnieniem i z najpierw to trzeba naprawić, żeby mieć efekty długoterminowe, a ten drugi przypadek wymaga po prostu ograniczania węglowodanów, czyli rozpoczęcia chociażby postu przerywanego, czyli ominięcie śniadania. To ja tylko zacytuję odnośnie stresu, który widzę u swoich pacjentów, najczęściej występuje w środowisku pracy. Tak, to właśnie miejsce pracy jest najczęstszym źródłem przewlekłego stresu, powodem otyłości i chorób metabolicznych naszych pacjentów. Ale to jest oczywiste, powiedziałeś już o tym, ale też węglowodany. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wkręcić nas w ciągłe jedzenie, wręcz zajadanie się na śmierć wbrew fizjologii, tolerancji, logice, a zwłaszcza nauce. I tu mamy te dwa czynniki, które powodują, że ta insulina nigdy nie będzie nisko. To ja chciałbym dać na koniec takie praktyczne wskazówki odnośnie jedzenia. No to pierwszy posiłek. Nawet jeżeli macie ochotę zjeść go o 8, nawet jeżeli macie jeszcze ochotę zjeść go o 7 to i ja potem będziecie pierwszy omijać, to zamieńcie tą słynną owsiankę, która powinna być dla konia, zamieńcie na jajecznicę lub omlet i zobaczycie niesamowitą różnicę, dlatego że zobaczcie, zamieniacie posiłek wysokowęglowodanowy na posiłek białkowo-tłuszczowy, który zupełnie inaczej wpływa na twój układ hormonalny. Owsianka powoduje u osoby chorej metabolicznie cały czas podwyższenie insuliny i tycie, magazynowanie. Omlet jajka powoduje obniżenie insuliny i chudnięcie. Sprowokuję cię. Czy zaleciłbyś pacjentowi choremu na insulinoporność z otyłością gofry z bitą śmietaną, borówkami i malinami? No w życiu te gofry takie klasyczne to nie, dlatego że tam jest mąka, która podwyższy wybitnie insulinę i dobije gwóźdź do trumny. No a ja bym zalecił gofry, nasze gofry, składniki, uwaga. 2 jajka, 120 g sera mascarpone, 140 g twojego ulubionego masła orzechowego, 200 g śmietanki 30 lub 36, no i erytrol zamiast cukru. Wiem, że to była prowokacja, bo sam jem te gofry, są bardzo pyszne i przede wszystkim nie podbijają insuliny. Ale jeszcze mówiłeś o 16:8 i chciałbym jednak dodać, jeden ze sposobów rozpoczęcia 16:8, czyli rozpoczęcia jedzenia w oknie żywieniowym jest na przykład to. Jem dokładnie to samo co do tej pory, ale w wąskim oknie żywieniowym. No to tytuł sam chyba mówi za siebie. Nie zmieniasz sposobu jedzenia, ale zwężasz te posiłki, to wszystko w 8 godzin. Jest to trudny sposób, ale jest to bufor między dalszymi krokami. Na przykład zaczynam ograniczać węglowodany, bo jest tak, zauważyłem u pacjentów, jak im mówię, nie zmienia nic, ale jest tylko w 8 godzinach, to oni naturalnie, posiadając wiedzę już na temat stylu niskowęglowodanowego, zaczynają ograniczać węglowodany, a to potęguje to działanie w obniżaniu insuliny, no bo obniżamy insulinę ograniczając węglowodany, ale też wydłużamy przerwę, gdzie ta insulina może spokojnie spaść i się zregenerować organizm. No oczywiście i to wszystko ma na celu obniżenie insuliny i to wszystko ma na celu chociażby wydzielenie naturalne tak tych jest hormonów, które proponuje się w różnego rodzaju zastrzykach. Naturalnie przestajemy chcieć jeść, naturalnie, bez konsekwencji negatywnych działań niepożądanych, zaczynamy chudnąć i tego wam życzymy. Można pięknie żyć. Zdrowego chudnięcia. W kciuka i pamiętajcie, otyłość to nie choroba bez tendencji do samowycofywania się, samoograniczania się, tylko to jest objaw, jeden z objawów insulinooporności, który trzeba bezczelnie wycofywać. I moja teraz rola, jeżeli słuchacie tego na podcaście, głównie na Spotify'u, to prosimy Ciebie, oceń ten podcast, to dla nas bardzo ważne i oczywiście zostawcie komentarz, jak sobie radzicie w stylu niskowęglowodanowym, czy macie jakieś problemy albo rady dla innych, którzy oglądają ten film. Można pięknie żyć. Dołącz do niezależnie myślącej i pięknie żyjącej społeczności.